chciałam się z Wami podzielić informacjami na temat mojego nowego sposobu żywienia i wygląda na to, że to jest to, czego szukałam i że znalazłam ten brakujący element układanki. Jak wiecie, od 2,5 roku żyję wysokowęglowodanowo, niskotłuszczowo, z różnymi wariacjami, dlatego że moim celem jest nie tylko życie takie etyczne, nie chcę krzywdzić zwierząt, które niczego złego nam nie zrobiły, to również zależy mi na tym, żeby mieć dobre zdrowie i żeby mieć smukłą sylwetkę, dlatego że tak po prostu żyje mi się najłatwiej, najlepiej. Jest to dla mnie najbardziej takie komfortowe życie, kiedy po prostu mam lekkie ciało. I od 9 miesięcy testowałam taką dietę wysokowęglowodanową, niskotłuszczową, gdzie dbałam o to, żeby tego tłuszczu było mniej niż 10% czy 10 gramów w ciągu dnia. Ale w tej diecie było dużo przetworzonego pokarmu typu cukier rafinowany, typu mąki, typu soki, typu wszystkie produkty mączne, biały ryż, co jeszcze? No tego typu rzeczy, które są przetworzone, te takie węglowodany, które wszędzie można łatwo dostać, tak zwane przetworzone jedzenie, jakieś słodycze niskotłuszczowe, wszystko oczywiście wegańskie, wszystko oczywiście 100% roślinne. Ale zauważyłam, że to nie działa i że oszukuję samą siebie, myśląc, że jeżeli tego tłuszczu nie ma u mnie w diecie dużo, to będę miała ładną, smukłą sylwetkę i waga, tak, która moja prawidłowa powinna wynosić około 66-67 kg, doszłam do około 80-79 kg. Udało mi się przez 9 miesięcy zrzucić z tego jakieś 3 kg i tak ta waga stoi w miejscu. A przy okazji czuję, że moje jelita, tak, że nie chodzę do toalety tyle razy, ile powinnam, a nawet zdarzy się taki dzień, że do tej toalety w ogóle nie pójdę, mimo że w mojej diecie były cały czas owoce i warzywa, ale dosyć spora liczba kalorii pochodziła właśnie z tego przetworzonego jedzenia. I teraz udało mi się dotrzeć do informacji osoby, która poleca dietę wysokowęglowodanową, niskotłuszczową, nieprzetworzoną. I o co chodzi? Chodzi o to, tak, żeby mieć tą smukłą sylwetkę, nie żyjąc w deficycie kalorycznym. W przypadku kobiety 2,5 tysiąca kalorii w ciągu dnia to powinno być taka norma. Wiem, że tyle muszę zjeść, żeby mój organizm normalnie funkcjonował, żebym miała energię na wykonywanie różnych codziennych obowiązków. I teraz, jeżeli jemy rzeczy przetworzone, czyli na przykład chleb, czyli na przykład jakieś makarony, ja zauważyłam, że jeżeli to jem, mogę zjeść tego bardzo, bardzo dużo i nie czuję nasycenia. Zauważcie, że zwierzęta w naturze, one, czym one się kierują? One nie mają kalkulatorów, nie wyliczają sobie kalorii, które muszą zjeść. One jedzą to pożywienie, które jest specyficzne dla ich gatunku. Każdy gatunek ma jakieś specyficzne pożywienie i pożywienie danego gatunku, no to jest taka cecha charakterystyczna, łącząca zwierzęta tego jednego, danego gatunku. Te zwierzęta jedzą pokarm, który powinny jeść do momentu nasycenia i wtedy przestają. Nie przestają wcześniej, a ani nie będą się przejadać. Po prostu czują się nasycone i kończą jedzenie. Jeżeli chodzi o te produkty wysokowęglowodanowe, wegańskie i ogólnie takie przetworzone jedzenie, zauważyłam, że mogę tego zjeść bardzo dużo, a wciąż czuję się nienasycona. I przez to codziennie tak naprawdę jadłam dużo więcej kalorii niż potrzebuję. Czyli zamiast tych 2,5 tysiąca kalorii, tych kalorii było 3,5 tysiąca. I tak codziennie, no może nie codziennie, czasami może więcej, tych kalorii po prostu było za dużo. Ja chciałam sprowadzić mój metabolizm do takiego prawidłowego funkcjonowania, dlatego że zauważyłam, że mój metabolizm zwolnił przez te wszystkie eksperymenty, posty, niedojadanie, obcinanie właśnie kalorii, zbyt częste poszczenie. I tak jak mówię, tutaj człowiek ma problem, ja mam problem z uczuciem tego nasycenia, dlatego że te produkty nie mają w sobie wody,
i nie mają w sobie odpowiedniej ilości błonnika. Jak na przykład cukier rafinowany. Cukier, mała łyżeczka, 10 gramów, 40 kalorii. Takich łyżeczek można by było zjeść 10, powiedzmy, tak? Co by dało nam 400 kalorii, gdzie mamy tak naprawdę dopiero tylko 100 gramów jedzenia, więc to miejsce w żołądku nie zostaje zapełnione. Kalorie już zjadłam dosyć sporo, tak? 400 kalorii, ja tutaj liczę, że jeżeli jem 3 posiłki dziennie, tych kalorii powinno być około 800 na posiłek, to już mam 400 kalorii zjedzone z tych 100 gramów tego cukru, a wciąż jestem głodna. I teraz na przykład dodając do tego chleb, takie pieczywo, które ma bardzo mało błonnika i nie ma w sobie w ogóle wody, znowu mogę zjeść bardzo dużo takich kromek z pół bochenka chleba, dostarcza sobie bardzo dużej ilości kalorii i dopiero po jakimś czasie to nasycenie tak naprawdę poczuję. I jedząc w ten sposób, nie mamy kontroli nad tym tak naprawdę, ile jemy. Jeżeli jemy produkty, które są nieprzetworzone, załóżmy owoce, nie wiem, jakąś papaję, czy mango, czy jabłko, czy pomarańczę, czy gruszkę, to jedzenie ma w sobie wodę i to jedzenie ma w sobie błonnik. To jedzenie jest niskokaloryczne, na jeden gryz tam jest bardzo mało kalorii, ale to jedzenie jest bogate w błonnik i jest bogate w wodę i to nam po prostu wypełnia ten żołądek. I jeżeli jemy w ten sposób, to czujemy to nasycenie. Jeżeli na przykład pijemy sok, wyciśniemy sobie sok pomarańczowy, których ja piłam bardzo, bardzo dużo. Sok nie będzie miał już błonnika, ma w sobie wodę, ale nie ma błonnika. Można takiego soku wypić bardzo dużo, można wypić spokojnie litr. Czujemy się napchani tak tą wodą, ale nie ma tego błonnika i wciąż ten sok, ponieważ to jest głównie tak woda, bardzo, bardzo szybko zacznie się trawić i dostawać do krwi i bardzo szybko będziemy głodni, więc będziemy znowu sięgać po jakieś jedzenie, mimo że dostarczyliśmy sobie już bardzo dużo kalorii. Tak samo z białym ryżem. Biały ryż generalnie jest bardzo dobry, jako jeżeli ktoś zaczyna z takiej diety mięsnej, gdzie jadł jajka, sery, mięso i tak dalej. Jeżeli ktoś z takiej diety przechodzi na taką dietę roślinną, to biały ryż jak najbardziej będzie pomocny. Na przykład ryż basmati jest bardzo smaczny. Ale ja od tygodnia postanowiłam ten biały ryż zamienić na taki ryż brązowy, akurat tutaj mam ryż brązowy basmati, dlatego że ten ryż ma więcej błonnika i zauważyłam, że bardzo dużo muszę zjeść takiego białego ryżu, żeby się najeść. Czasami nawet takie 2 kubki suchego ryżu potrafiłam sobie ugotować i zjeść tak, polewając go sosem sojowym czy jakimiś przyprawami i wciąż czułam, że jeszcze jestem nienasycona. Kiedy jem ten brązowy ryż, zauważyłam, że taką małą filiżankę do swojego posiłku, który będzie się też składał na przykład z gotowanego brokuła albo gotowanego ziemniaka czy słodkiego ziemniaka, do tego jakiś gotowany szpinak, zauważyłam, że szybciej się po prostu czuję nasycona. Więc to po prostu te produkty takie przetworzone oszukują, tak, nie dają nam tego uczucia sytości. Teraz, tak jak mówiłam już wcześniej, zależy mi na tym, żeby nie było żadnego deficytu kalorii. Nie chcę, tak, nie chcę doprowadzać się do żadnego takiego momentu, że nie będę dojadać. Niedojadanie kończy się zachciankami. Ja to znam, próbowałam kiedyś jeść nic innego jak tylko owoce i to się kończyło zachciankami. Ciężko z samych owoców zjeść te 2500 kalorii w ciągu dnia. Jednak też pragnę takiej różnorodności, lubię jeść ziemniaki, czy właśnie ten ryż, czy potem jakieś kasze do tego mogą także tak dochodzić, czy jakieś fasole, czy jakieś ogólnie rośliny strączkowe, warzywa. I z samych owoców ciężko było zjeść te 2500 kalorii i później były zachcianki. Takie badanie zostało kiedyś zrobione, pokazywano, jak ludzie się zachowują, kiedy nie dojadają,
To było badanie Ansel Case. Przyjrzę się temu dokładniej i spróbuję nagrać film na ten temat, ale tam było pokazane, że jeżeli ludzie nie dojadali tyle, ile powinni, i nie mieli dostępu, nie mieli pieniędzy i nie mogli sobie pójść i nic kupić podczas tego badania, które tam trwało przez jakiś okres czasu, to ludzie się posuwali na przykład do czegoś takiego jak kradzieże, gdzieś tam, żeby zdobyć po prostu ten pokarm, tak, żeby złagodzić te swoje. Zaspokoić te swoje zachcianki. I to samo mi się właściwie przydarzyło, że jeżeli nie dojadałam i powiedzmy, że jadłam codziennie 1800 kalorii, 1900 kalorii, to po jakimś czasie po prostu zaczynałam wariować i szukać wszędzie wokół tego jedzenia, no bo sama jakaś tam nie byłam przygotowana do tego, żeby mieć przy sobie, czy gdzieś tam w pobliżu, nie wiem, fasolkę do ugotowania, czy jakiś ryż, czy ziemniaki na przykład, czy jakieś warzywa. I chodzi o to, żeby nie być w tym deficycie kalorii, żeby nie mieć tych zachcianek. I jestem teraz w siódmym, dzisiaj jest siódmy dzień, od kiedy kompletnie nie jem cukru rafinowanego, nie piję soków, nie piję smoothie. O sokach i smoothie nagram osobny film, dlaczego one moim zdaniem, i nie tylko moim zdaniem, nie są twoim przyjacielem i moim przyjacielem, jeżeli chodzi o utrzymywanie prawidłowej masy ciała i właśnie życia takiego bez zachcianek. Zrezygnowałam z tych wszystkich produktów przetworzonych i bazuję w tej chwili na owocach. Akurat tutaj jest doskonała papaja w sklepach, taka jedna kilogramowa papaja, to jest nawet około 600 kalorii, więc do tego dokładając jakąś małą sałatkę czy jakieś jedno jabłko, praktycznie mam posiłek taki, po którym nie chce mi się więcej jeść. Generalnie jest tak, że jem do nasycenia tych naturalnych produktów. I kiedy czuję się nasycona, to przestaję je jeść. I to wszystko, tak? Czyli czekam na ten moment, kiedy organizm da mi sygnał, że już wystarczy, tak? I to wszystko. I teraz przez kilka godzin będę mogła robić inne rzeczy i nie będę musiała szukać czegoś, jakiejś przekąski. Nie będę musiała sięgać po jakieś właśnie przekąski, myśleć o jedzeniu, tylko będę mogła się skupić na jakichś tam swoich obowiązkach codziennych. Do tego zauważyłam, że zwiększyłam tą liczbę owoców, czyli zaczynam dzień od owoców, mogą to być jabłka i tutaj dodam Wam, od razu podam Wam kilka takich porad, jak przyzwyczaić swój organizm do takiej ilości błonnika, bo też zauważycie, że no, ludzie ogólnie spożywają bardzo mało błonnika. Ja słyszałam, że nawet 20-30 gramów dziennie błonnika to jest prawie nic. Przeciętny Polak spożywa w ciągu dnia 30 gramów owoców, więc te papaja, jabłka, pomarańcze, to co jest w sezonie, to co smakuje. Jabłka na przykład, jeżeli macie problem z trawieniem, polecam na początku jeść takie obrane ze skórki. Skórka się może ciężko trawić. Potem na lunch znowu owoce. Akurat pracuję, mamy kantynę w pracy i zawsze przynoszę swój owoc. Ostatnio jest to papaja, albo na przykład może być jakiś arbuz. I do tego będę miała jakąś sałatkę, taką pomidor, ogórek, liście różne, zielone. Do tego może być, w zależności co w tej kantynie będzie, jakieś buraczki gotowane albo fasolka na przykład była wczoraj i taki posiłek sobie zjadam. Do nasycenia oczywiście. I więc generalnie zwiększyłam liczbę tych owoców znowu. Banany są genialne, tu polecam banany. Może być tak, że ktoś oczywiście będzie miał problem na początku z tymi bananami, więc wszystko zaczynamy powoli, ale to temat na osobny film. Także taki mam lunch i wieczorem może to być tak, że ugotuję sobie ziemniaki, trzy takie ziemniaki na przykład do tego broku, do tego ugotuję sobie szpinak czy jakąś marchewkę. I może też być ten ryż brązowy, trochę ryżu, trochę ziemniaków. I taki posiłek jem na kolację. Staram się nie jeść później niż 6. Zależy jak kończę pracę. Jeszcze czasami jem po pracy, może to być 7 godzina, ale staram się też wrócić do tej zasady, żeby nie jeść bezpośrednio przed snem, a wręcz po posiłku po prostu się przejść, żeby to trawienie było lepsze. Zauważyłam, że nie mam takiego, takiej ochoty na, nie mam takiego pragnienia
Mój mocz jest bardziej klarowny, kiedy jem więcej owoców i mimo, że wcześniej na tym wysokowęglowodanowym stylu odżywiania z tym przetworzonym wegańskim jedzeniem, tej wody piłam bardzo dużo, zauważyłam, że ten mocz nie był klarowny tak naprawdę i jest klarowny, kiedy jest dużo w diecie tych sałatek, kiedy jest dużo owoców i nie ma takiego uczucia pragnienia. Więc zasada, żeby chodzić spać nie za późno, co jeszcze? Ponieważ zauważyłam, że też, że to wszystkie, że te całe przetworzone jedzenie mnie trochę zapało, tak? I ten układ trawienny nie pracuje, czy to jelito nie pracuje tak jak kiedyś. I jak wiecie, mam też taką historię, że byłam karniworem, robiłam keto i to przez kilka lat. Stwierdziłam, że dodam sobie jeszcze przez jakiś czas do swojej diety probiotyk wegański i ten probiotyk stosuję od piątku, taką jedną kapsułkę dziennie przed posiłkiem, żeby sobie po prostu pomóc odbudować taką dobrą florę bakteryjną, która wierzę, że po prostu została uszkodzona poprzez zjadanie bardzo dużej liczby kalorii z tych różnych przetworzonych takich produktów roślinnych, mało błonnika tak naprawdę. I takiej zasady się trzymam. Oczywiście tą wodę piję, woda też pomaga w trawieniu, szczególnie w tym momencie, kiedy się przestawiam na taką ilość błonnika. Ale muszę wam powiedzieć, że już zauważyłam, że po pierwsze czuję się lepiej, czuję się taka bardziej, mam więcej energii, łatwo mi się wstaje, bardzo dobrze mi się śpi. Oczywiście nie stosuję żadnej kawy, żadnych stymulantów, dobry sen, ładne, ogólnie ładnie się śni, przyjemne sny. Budzę się wypoczęta i zauważyłam, że więcej jest wizyt w toalecie. Mówi się, że człowiek powinien pójść do toalety po każdym posiłku tak naprawdę, się wypróżnić. I zauważyłam, że ta liczba wizyt w ciągu dnia w toalecie się zwiększyła, więc to daje naprawdę niezłą ulgę, dobre samopoczucie. Masa ciała 74 kg. Nie zależy mi na tym, żeby to się jakoś szybko działo, tak żeby do tej prawidłowej masy ciała dojść i tam już zostać. Dlatego, że wiadomo, że potem będzie się z tym wiązało, że gdzieś tam jakaś skóra wisząca i tak dalej. Więc dla mnie najważniejsze jest to, żeby tą florę bakteryjną odbudować i żeby po prostu jeść te rośliny takie nieprzetworzone i żeby nauczyć się tych smaków tych roślin nieprzetworzonych. Jak wiecie, chleb jest pyszny, jak wiecie, makaron jest pyszny. Różne jakieś takie żelki wegańskie, czy wata cukrowa, to wszystko jest pyszne. No ale przy okazji jedząc taką żywność nieprzetworzoną, tak, jak na przykład takie jabłko. Nie wiem, ile takie jabłko ma kalorii. 70 kalorii, tak strzelam, ale może więcej. Ciężko mi powiedzieć. Ze 100 kalorii może będzie miało, no bo to jabłko waży na pewno więcej niż 100 gramów. Ale takie jabłko nie tylko, że ma, nie tylko to jest ważne, że ma tą glukozę, tak, czyli te węglowodany, które są naszym głównym paliwem, ale będzie miało różne też składniki odżywcze, takie jak witamina C, jakieś różne mikroskładniki, czy magnez, czy ja mówię tu ogólnie o tych wszystkich roślinach takich nieprzetworzonych jak mąka, czy ryż, tak, biały. Te rośliny, czy nawet ziemniaki gotowane, to ma dużo różnych mikroskładników. I ja kiedyś ogólnie jadłam bardzo dużo ziemniaków, byłam kiedyś na takiej diecie McDougla, kilka lat temu miałam idealną sylwetkę, więc ziemniaki są promotorem dobrej sylwetki smukłego ciała, mają tą witaminę C, możecie zobaczyć film na temat ziemniaków na moim kanale, nagrany tam kilka tygodni wcześniej, więc taką tutaj mamy różne mikroskładniki, mamy tutaj wodę i mamy tutaj ten błonnik i zjemy kilka takich jabłek, jesteśmy nasyceni i organizm nam mówi, że to już tyle, wystarczy, więcej nie musimy jeść.
I taką mam strategię również bezpośrednio po tym, jak wstanę. Nie jem już, dlatego że myślałam, że takie jedzenie bezpośrednio po obudzeniu się nakręci mój metabolizm. Teraz robię różne rzeczy, tak, które są jakimiś moimi porannymi obowiązkami i dopiero później, jak tak czuję, że już bym coś zjadła, to może po godzinie, może nawet po 2 godzinach zjem swoje pierwsze śniadanie. I chciałam wam też powiedzieć, że w ten pierwszy dzień, kiedy tak mnie olśniło, kiedy tutaj posłuchałam innej osoby, która ma wiele, wiele lat doświadczenia z dietą roślinną i stałą, smukłą sylwetkę bez obcinania kalorii przez wiele, wiele lat, postanowiłam też jakby zresetować te swoje, wyczyścić te swoje kubki smakowe po tym całym przetworzonym jedzeniu, po tych cukrach, po tych słodyczach, makaronach, po tym ryżu, po tych różnych ketchupach, które dodawałam i sosach. Postanowiłam zrobić takie 24 godziny sobie postu i zrobiłam to w ten sposób, że ten ostatni posiłek danego dnia miałam o 18 i do 18 następnego dnia już nic nie jadłam. Potem zjadłam taki posiłek większy, może nie było to 2,5 tysiąca kalorii, wiadomo, ale zjadłam ten posiłek, ale tak po prostu zrobiłam sobie te 24 godziny przerwy. Myślę, że myliłam się też co do postów, w sensie takim, nie należy ich robić regularnie, tak, nie należy żyć w tym deficycie kalorycznym, dlatego że to prędzej czy później się będzie odbijało na zdrowiu na różne sposoby. Ale od czasu do czasu choćby, no ja to zrobiłam też po to, żeby sobie zrobić taki eksperyment, sprawdzić, jak się będę czuła. I no fajnie to zadziałało. I od tygodnia jem w taki sposób nieprzetworzony. I tak zamierzam kontynuować. Doktor Colin Campbell, autor książki tego badania największego w historii medycyny, badania chińskiego China Study, on odkrył to, że białko zwierzęce jest tym głównym promotorem nowotworów wśród ludzi. Ten mężczyzna ma już 90 lat, wciąż chodzi uprawiać jogging i żyje na takiej diecie roślinnej, promuje dietę roślinną, właśnie nieprzetworzoną, w angielskim to się nazywa whole foods. On to promuje już od kilkudziesięciu lat i faktycznie można też zauważyć, że osoby, które żyją w ten sposób, no mają się dobrze. No to jedzenie na pewno takie bogate w tą wodę, ten błonnik. Generalnie im dieta jest bardziej bogata w błonnik, to na to są badania, możecie sobie poszukać, tym ludzie są zdrowsi, tak? Błonnik generalnie promuje zdrowie. Więc taka strategia, jeszcze raz. Owoce, słodkie owoce, banany, jabłka, możecie je obierać z górki na początku, możecie włączać, nie że na przykład zjecie od razu 5 jabłek, ale możecie na przykład codziennie po jednym jabłku sobie próbować, jeżeli macie jakieś problemy trawienne, jeżeli wychodzicie z takiej diety, która miała mało tego błonnika, tak, to wasz organizm może dziwnie reagować na początku, ale owoce słodkie, warzywa skrobiowe, czyli ziemniaki, słodkie ziemniaki, jakieś inne warzywa skrobiowe, które rosną u was w regionie. Tutaj na Cyprze są jeszcze takie inne warzywa. Nie znam nawet dokładnie ich nazwy angielskiej. Znam tu lokalne nazwy, też nawet zapomniałam, żeby wam teraz powiedzieć, ale są takie tutaj warzywa skrobiowe. Co jeszcze do tego? Warzywa najlepiej gotowane, lepiej się będą trawić, szczególnie brokuły, marchewka, szpinak na przykład, czy jakieś inne zielone liście, które lubicie. Do tego sałatki oczywiście, w sałatek nie gotujemy. Do tego jeszcze takie rośliny strączkowe, na przykład fasola. I w ten sposób, i wciąż trzymając ten tłuszcz nisko, 10% kalorii z tłuszczu wystarczy, więc awokado, jeżeli gdzieś mam, to powiedzmy będzie to pół awokado w ciągu dnia, na przykład w sałatce, albo wymieszane z ziemniaczkami i z pomidorkami, taka na przykład sałatka ziemniaczana, bardzo smaczna, to awokado jest świetne zamiast majonezu.
Wiem, że awokado dla osób, które przechodziły z takiej diety mięsnej, jakiejś diety keto, takiej diety wysokotłuszczowej czy bardzo przetworzonej, awokado wciąż promowało zrzucanie tych kilogramów, więc nie jest też tak powiedziane, że ono powoduje to, że będziecie tyć od tego, więc może być też awokado. I generalnie taki styl żywienia spróbuję też nagrać. A jeszcze do tego takie produkty, zapomniałam, piąta grupa, to produkty zbożowe pełnoziarniste. Owoce, warzywa skrobiowe, warzywa, strączki i zboża pełnoziarniste. Te pięć grup. Na tym będę bazować, będę Was informować, jak się sprawy mają, ale wydaje mi się, że nie ma co bardziej szukać, tak jak mówię, to jedzenie powoduje, że wiecie, kiedy jesteście nasyceni. Jest to nasz naturalny pokarm i jedzenie, które naprawdę lubimy. Dzięki, do zobaczenia.